Sporo w Szpilkach na budowie mówimy na temat ogrzewania, szukając najbardziej opłacalnej opcji. Zastanawiam się, czy dałoby się zrobić tak, żeby za ciepło w domu nie płacić wcale. Na przykład łapiąc energię słoneczną latem i wykorzystując ją zimą. Myślicie, że to nierealne? Sprawdzimy! Rozglądając się za ogrzewaniem, trafiłam na Norberta, kolegę ze szkoły, którego nie widziałam, ile? 20 lat. Dokładnie, 20 lat, a ty się też nic nie zmieniłaś. Nie czaruj, nie czaruj, dzisiaj o poważnych sprawach, o ogrzewaniu, podobno za 0 zł. Ile razy ktoś mi mówi, że da mi coś za darmo, tyle razy zapala mi się czerwona lampka i zastanawiam się, gdzie jest haczyk. Oczywiście inwestycja, jest pokłady finansowe, trzeba zastosować, ale później koszty miesięcznego utrzymania to są 0 zł. Dajesz mi na to gwarancję? Oczywiście, 100% gwarancji daję ci. Jeżeli spotkamy się za 10 lat lub za kolejnych 20 lat, nie będę odwracać głowy na ulicy? Na pewno nie. Folia grzewcza, co to za cudo? Folia grzewcza to jest rodzaj grzejnika, no, w której po prostu mamy takie możliwości, że możemy go zarówno na ścianie, na suficie, jak i na podłodze zamontować. I on jest o grubości 0,4 mm. No domyślam się, że tutaj czarów nie ma, folia musi być czymś zasilana, więc pewnie jest jakaś kotłownia? Kotłowni nie ma, za kotłownię mamy mały panel sterujący wielkości smartfonu, a żeby ją zasilić wystarczy nam prąd, który każdy jeden w domu ma. No prąd, za który musimy zapłacić. Oczywiście, żeby za niego nie płacić, sprzężamy cały system z fotowoltaiką odpowiednio zaprojektowaną i wtedy mamy miesięczne koszty 0 zł. Folia, fotowoltaika, no i robią nam się koszty, niemałe koszty, jak się domyślam. Powiem Ci tak, tak jak na przykład domy, tutaj mamy między 120 a 140 metrów, to co jest na co dzień dostępne na rynku, czyli na przykład, nie wiem, no, pompa ciepła, no to jest w granicach około 45 do 50 tysięcy. Nie wiem, system grzewczy oparty o chociażby piece peletowe, to jest w granicach około 35 do 50, a u nas folie grzewcze plus fotowoltaika jest w granicach również 45, tyle że od pierwszego dnia ogrzewania mamy go faktycznie za 0 zł. W przypadku pozostałych form ogrzewania inwestujemy, ale dodatkowo co miesiąc musimy zainwestować, czy to za pelet. Utrzymanie oczywiście, za, tak jak mówisz, czy za pelet, czy za prąd, bo oczywiście ta pompa również jakiś tam prąd wygeneruje okresem zimowym. Zwróćmy też uwagę na żywotność. W przypadku chociażby kotów, czy innych form grzewczych, to tak średnio po 10 latach musimy to wymienić. Natomiast przy foliach grzewczych jest 25 lat na pewno gwarancji, także no te ćwierć wieku śpimy i grzejemy spokojnie. Wyczytałam, że ogrzewanie emituje podczerwień. To mnie trochę przeraża. Wiedziałem, że temat będziesz drążyć, dlatego zaprosiłem specjalistę. Pytałaś o podczerwień. Podczerwień przez wielu lekarzy zwana jest energią życia. Wykorzystywana jest m.in. w ogrzewaniu inkubatorów już od 20 ponad lat, a więc myślę, że tutaj kwestia bezpieczeństwa jest jakby zamknięta. Masz w domu kominek? Mam. On również emituje podczerwień. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Pokażę Ci, jak to wygląda w praktyce. Mam tutaj pirometr, który teraz pokazuje nam temperaturę ściany. I teraz przejdziemy na folię i widzimy, że ona już... Prawie 50 stopni osiągnęła. Dokładnie tak. To jest akurat folia sufitowa. No właśnie, taką folię możemy położyć na suficie, możemy położyć na podłodze. Czy jest różnica, gdzie się zdecydujemy? W odczuwaniu ciepła? Nie. Jeżeli chodzi o czynnik ekonomiczny, oczywiście, że tak. Co mi się bardziej opłaca? Sufit. Dlaczego? Ponieważ powierzchni sufitu potrzebujemy znacznie mniej niż powierzchni podłogi, gdyż folia sufitowa jest mocniejsza i rozgrzewa się do wyższej temperatury, czego nie możemy zrobić na podłodze, gdyż temperatura powyżej 30 stopni jest już niekorzystna dla naszego zdrowia. Zakładając, że salon ma 70 metrów, to ile takiej folii będziemy musieli położyć na suficie? 1/3 powierzchni, na podłodze około 3/4 powierzchni.